Dzień dobry, moi drodzy. Jak widzicie, jestem w klasie szkolnej i nareszcie mamy też okazję zobaczyć się. Zaczynamy dzisiaj tą lekcją nowy dział, który zajmie nam dosyć dużo czasu, dosyć dużo tematów, a jest to temat kompozycja. Co to jest kompozycja? Kompozycja jest to układ elementów na płaszczyźnie. Na przykład kompozycją może być obraz, kompozycją jest rysunek, ale jest to również układ elementów w przestrzeni. Kompozycją może być jakieś dzieło architektoniczne, może być dzieło rzeźbiarskie. Kompozycją może być również dzieło muzyczne. Jest to wtedy kompozycja dźwięków. Układ elementów, które nazywamy dźwiękami. Kompozycją jest również książka. Jest to układ liter, układ słów, układ zdań. Kompozycją jest już samo zdanie, prawda? Składa się ze słów. Także kompozycja jako zjawisko otacza nas wszędzie. Poznacie w tym dziale różne rodzaje kompozycji. Kompozycja statyczna i dynamiczna na początek, kompozycja symetryczna i asymetryczna, kompozycja otwarta, zamknięta, kompozycja rytmiczna, kompozycja centralna i do każdego z tych rodzajów kompozycji będziecie tworzyć również prace plastyczne. Teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać na podstawie otoczenia klasy, w której jestem, przykłady kompozycji, które również możecie znaleźć na pewno również w swoim pokoju. Jeszcze raz dla przypomnienia. Kompozycja, temat lekcji i zobaczcie. Kompozycją jest już układ krzeseł na ławkach chociażby. Kompozycją jest również klawiatura od komputera. Kompozycją są kwiaty stojące na parapecie. Kompozycją jest bukiet kwiatów w wazonie. Kompozycją jest nawet tablica z pięciolinią. Kompozycją jest obraz. Zobaczcie, kompozycją jest ten ażur w doniczce. Kompozycją są żeberka kaloryfera. Jakie to są rodzaje kompozycji? Oproszę, gazetka szkolna, która też jest kompozycją. Będziemy o tym rozmawiać w dalszych filmach. W każdym razie przypominam, że kompozycja plastyczna to układ elementów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, które tworzą jedną całość. Kompozycja muzyczna układ dźwięków, tutaj akurat pusta pięciolinia, więc cisza. Kompozycja to jest wszystko to, co celowo tworzycie. Kompozycja statyczna i dynamiczna, czyli bezruch i ruch,
czyli spokój, i chaos, czyli porządek i bałagan. Kompozycja statyczna i dynamiczna w plastyce. Zobaczcie. Tu macie przykład obrazu, który jest kompozycją statyczną. Jest to obraz artysty, który nazywa się Amadeo Modigliani. Tytuł: Portret chłopca z rudymi włosami. I zobaczcie, że dominują układy pionowe. Chłopiec siedzi, jest tutaj bezruch. Zobaczcie, jaka jest gama kolorystyczna. Bardzo spokojna, bez żadnych większych akcentów czy kontrastów. I dla zilustrowania plastycznego, czym jest kompozycja dynamiczna, obraz artysty, który nazywa się Wasil Kandinsky, kościół w Murnau. Zobaczcie, same kolory już. Jak tu jest dużo kolorów, czyli jest szeroka gama barwna. Zobaczcie, linie, układy elementów na tym obrazie są skośne. Krzyżują się ze sobą. Możemy poprowadzić je w różnych kierunkach. Plamy są rozłożone, wydaje się, że w chaosie, że w nieporządku, że w ogóle do siebie nie pasują. I to jest właśnie w plastyce dynamika. Zobaczcie tutaj również jeszcze inny obrazek, który też jest kompozycją zdecydowanie dynamiczną. I tutaj myślę, że już nie muszę tłumaczyć, dlaczego. Kompozycję statyczną i dynamiczną można również ułożyć z różnych elementów. No, wykorzystam elementy plastyczne, tubki farb. W kompozycji statycznej będą one sobie po prostu spokojnie leżały tak dokładnie, jak je położyłam. Zobaczcie, w jednym rządku. Jest to kompozycja statyczna, ułożona z tubek farb. Ale wystarczy, że zrobię coś takiego i już jest to kompozycja dynamiczna. Bardzo ważne, żebyście też pamiętali o tym, że w kompozycji statycznej dołożę jeszcze kolejne elementy. Dominują piony i poziomy. To też jest kompozycja statyczna. W kompozycji dynamicznej pojawiają się już linie skośne, pojawiają się już krzyżujące się elementy i to jest kompozycja dynamiczna. Jak już wspominałam przy pokazywaniu Wam obrazów, pamiętajcie też o tym, że w kompozycji statycznej dominuje wąska gama barwna, a w kompozycji dynamicznej szeroka gama barwna. Czyli zobaczcie, kompozycja statyczna, jeszcze raz, piony, a kompozycja dynamiczna, dochodzą nam poziomy, dochodzą linie ukośne, linie krzyżujące się. Przejdę teraz z kamerą po klasie, żeby pokazać Wam przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej po prostu w otoczeniu. Na początek klawiatura
laptopa, która jest kompozycją statyczną. Dominuje w niej porządek, dominują piony i poziomy. Kompozycją statyczną jest również, są również żeberka kaloryfera. Zobaczcie, same spokojne piony. Kompozycją statyczną będą też ułożone obok siebie książki na półce i nie szkodzi, że są to linie skośne, ale są ułożone, są same linie skośne, są bardzo blisko siebie i też tworzą wrażenie porządku. Kompozycją statyczną, zobaczcie, będzie też układ nóg od krzeseł leżących na ławce. Kompozycją statyczną będzie oczywiście również tablica z pięciolinią. A teraz kompozycja dynamiczna. Widok bukietu. Jest to kompozycja dynamiczna. Zobaczcie, są linie w różnych kierunkach. Nawet jak go pokażę Wam z tej strony, też te słoneczniki i liście tworzą kompozycję dynamiczną. Zobaczcie, dynamiczne jak najbardziej jest układ kwiatów na parapecie. Co tu jeszcze możemy znaleźć dynamicznego? Dynamiczna jest jak najbardziej gazetka. Zobaczcie, dynamiczny jest ten obrazek, ale kwiatek w ramce tutaj jest już kompozycją statyczną. Dynamiczne jak najbardziej są róże. Dynamiczny jest obrazek z zebrą. Ale wrzosy w doniczce C są kompozycją statyczną. Prawie same piony. Na tym ma polegać Wasze zadanie, żebyście podobnie jak ja tutaj idę z kamerą po klasie i tropię kompozycję, żebyście tak samo Wy zrobili zdjęcia ze swojego otoczenia, na których będzie kompozycja statyczna i dynamiczna. Możecie również celowo coś ułożyć w taki sposób, żeby tworzyło kompozycję statyczną i dynamiczną i po prostu przysłać mi taki plik ze zdjęciem. Do dzieła, moi drodzy.